Tadeusz Simińska, Radek Uszenko-Waszewski, Agata Walczak, przepraszam bardzo. I zespół muzyczny Jarosław Ciszej i Jarosław Kowalek. Nie? Proszę bardzo. Michał Piotrowski, Piotr Pusia, oni się zmieniają. Nigdy tego nie wiem. Kochani, kierownictwo muzyczne i te przepiękne aranżacje stworzył dla was specjalnie Tomek Wetka. Myślę, że są genialne. Reżyser oświetlenia Michał Piskorski. Kostiumy Bożenka Karska, nie może dzisiaj być z nami, ale wielkie brawa. Współpraca scenograficzna Bartek Szubarek. Bardzo proszę, zapraszamy was. Współpraca kostiumograficzna Paulina Skowrońska i Joanna Gidzińska. Zapraszamy. Zapraszamy też Martynę i ekipę pięknych naszych dziewczyn makijażu i fryzur. Realizacja oświetlenia Karol Sauda, tam na górze. I reżyseria i realizacja dźwięku Łukasz Łęcki. Kochani, to są ci ludzie tam w ciemności, dzięki którym ci wszyscy artyści mogą lśnić na scenie. Podziękujmy im wielkimi brawami. I nie zapomniałam. Twórcą scenariusza do tego spektaklu i reżyserem jest Antoniusz Licus. Że takie spektakle będą gościły coraz częściej. Jestem bardzo szczęśliwa, że tak chyba wam się podobało. Bardzo się cieszę, bardzo wam dziękuję i w imieniu swoim i artystów chciałabym przekazać wam taką wiadomość. Teraz czasy mamy takie, że to wy państwo jesteście naszymi pracodawcami. Bardzo chcemy wracać na scenę do wszystkich teatrów. Jest bezpiecznie, jak państwo widzą. Jeśli wam się podobało, wróćcie do domu, napiszcie o tym. Napiszcie o nas, napiszcie o tym spektaklu, napiszcie i zachęćcie wszystkich widzów, żeby wracali. Bardzo na nich czekamy. Dzięki wam, my mamy chleb. Bardzo wam dziękuję.